Witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Agor Zutosiak i zapraszam do obejrzenia tego odcinka. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jestem w innym miejscu, w innym pomieszczeniu. A przede wszystkim dlatego, że na drugą rocznicę kanału, czyli dzisiaj jest 21 lipca, czyli czas i miesiąc, dzień, w którym stworzyłem kanał, 2 lata temu równe, więc po tytule możecie sobie zauważyć i przeczytać, że ten odcinek to przedstawienie hodowli królików. No na początku królików mam 3, ale zanim powiem więcej i resztę, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i udostępnijcie innym oraz zapraszam na kanały Farmer z Wielkopolski, Jarosław Stankiewicz i dziewczyna ze wsi również. No i Maty Farmer V2, kanał gamingowy mojego kolegi. A ja już przechodzę do opowiadania o tej hodowli. Bo niektórzy króliki mogą zdać, albo hodują nawet króliki. No akurat zacząłem te króliki hodować. Hoduję je już. Akurat te dwie to są samiczki. A ten to jest samiec, no on, o widzicie, on chce się dostać do tych samiczek, ale dopiero będę go wpuszczać, nie wpuszczać go, tylko jedną samiczkę po prostu przełożę, bo samiczkę zawsze trzeba do samca, samiec nigdy nie może przejść do samiczki, tylko samiczka do samca. I po prostu za jakiś czas, nie wiem, za parę dni przełożę jedną samiczkę do tego samca, no i będę czekać na rekord, tak? A na razie daję im, jak widzicie, owies, wodę im zapewniam, codziennie im zmieniam wodę. Daję im siana świeżego, trawy, oczywiście nie byle jakiej, bo takiej młodej trawy, bo starej trawy się za bardzo chyba nie daje. No i też zbieram dużo mleczu, akurat naszą oborą na gospodarstwie jest tyle trawy i tyle tego mleczu, koni ciennej, wszystkiego tam jest tyle, że warunki będę im zapewniać doskonałe. No i jeszcze powiem wam, że jedzą chyba też pszenżyto albo żyto. Tutaj wyrzucam sumę. Ale ja im daję na razie jęczmień, trawę, siano, mlecz i liście mleczu, tak dokładnie powiem. I jeszcze koniczynę. No z tego co im daję, to naprawdę najwięcej jedzą tego mleczu. Ja myślałem, że koniczynę bardziej lubią niż ten mlecz, ale mleczu najwięcej jedzą. Powiem, dużo przynoszę też. Koniczyny tam za wiele nie ma, ale ona rośnie i rośnie ta koniczyna, więc się nic nie skończy tam za tą oborą. No, jeśli chodzi o tego samca, no to on, może to tak pokażę, no to on, jest od wczesnej środy, bo pamiętam, że teraz w środę kupiłem go na targu też, tego samca. Czyli on ma już, dzisiaj jest piątek, to on ma już 3 albo 2 dni. A te samiczki to są, nie wiem, 2 tygodnie mogą mieć te samiczki. Oczywiście jak je kupiłem, mówię o tym, że dni temu je kupiłem i samca. Bo oczywiście mają więcej czasu, jak widać, są już. On musi jeszcze tak parę dni tutaj posiedzieć sobie. No i będzie gotów, bo on jest trochę młodszy niż te samice. Niby tak nie wygląda, ale jest młodszy, więc trzeba trochę jeszcze poczekać, żeby wpuścić następną samiczkę. A ja następną samiczkę
nie na tym samolicie, tylko sobie po prostu po kilku dniach jeszcze potrzymam tak jak jest te króliki. No i samiczkę później przełożę którąś do tego samca. No i zobaczymy, czy wykoty się udadzą. A jeśli teraz macie takie pytanie, no to dlaczego nie ma klatki? No klatkę, zobaczcie sobie na najnowszego szorce i tam możecie sobie zobaczyć, jak sytuacja wygląda z klatką na króliku. Tak więc nowa hodowla, już druga. Pierwsza to kaczki, a druga to już króliki. Trzeciej na razie nie planuję, bo zobaczę, jak to z tymi królikami wyjdzie, bo na razie najciężej mi jest hodować króliki, bo one są bardziej wymagające niż kaczki, bo kaczki dość łatwo hoduje. Akurat z kaczek będzie już pewnie film jutro, albo pojutrze nawet. Ale na razie są króliki. Oczywiście z królików będą obrządki, powiem, u królików, więc możecie się spodziewać, będą również shortsy z królików, też z obrządków, ze zrywania trawy, może być jakiś krótki odcinek albo short po prostu. A jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, chyba dwa dni temu, dzień po zakupie tego samca, jeden samiec przeskoczył to. Naprawdę to jest wielkie. Może tego nie ma na kamerze, tego nie widać. Ale to jest duże nawet. No po prostu przeskoczył do tych samiczek, no i akurat skakał na tą samiczkę brązową, więc no po prostu chciał iść do samiczek i przeskoczył jakoś, bo jak on się rozłoży, to samymi pazurkami i ogólnie łapkami całymi przednimi, no łapie tutaj za to bez problemu. A jeszcze jak przeskoczy, to może to przeskoczyć nawet. Ale teraz się uspokoił. Nie jest za bardzo taki puchy, bo jak mówię, tutaj teraz te pomieszczenie, bo pomieszczenie nie jest za duże. No to one tak trochę się boją, a ten samiec sobie na spokojnie tutaj je. Jak coś przeszkadza, dobrze, ogólnie też tą słomę i te śmieci tutaj z tej wody muszę wygarnąć. Tutaj to nie dosięgam, to trochę większe jest. To po odcinku najwyżej wygarnę. O, a ta chabry mi teraz śrubała mojego buta, o. Trochę się puszyła. Bo jak próbuję ją głaskać, czy jak biechnieje, no to ciężko. Ale jak już jem, to da się głaskać. Bo tak to one są trochę płoche, te dwie samiczki. O, i znowu będzie. O, ta druga też nie, ta pierwsza. No dobrze, moi widzowie, może uda się pogłaskać? A jednak nie, się boi. Nie bój się, nie bój się. O, widzicie, jak się płoszy? A jakbym teraz chciał... No i tak to, moi widzowie, wygląda. Musiałem zrobić krótkie cięcie. Filmy i shortsy będą z hodowli królików. Więc to nie był pierwszy i ostatni odcinek, to był po prostu pierwszy, taki zapowiadający i prezentujący nową hodowlę. A ja już kończę ten odcinek, bo dochodzi już po 9 minucie tego odcinka już jest. Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i udostępnijcie innym oraz zapraszam na kanały Farmer z Wielkopolski, Jarosław Stankiewicz i Mati Farmer V2. A ja już kończę ten film. Do zobaczenia w następnych. Do usłyszenia, bo oczywiście mnie teraz nie widzicie. Do usłyszenia w następnych filmach, vlogach. Cześć!